niedzielę królował taniec Tic Dance, następnie taniec nowoczesny i współczesny. Jesteśmy zadowoleni z tego, że przy takim ciasnym kalendarzu imprez, jakie teraz się odbywają w Polsce, jednak te 100 osób, 100 grup znalazło czas i tutaj mogło wystąpić i z nami znów być. Festiwal super. Przyjechaliśmy tutaj, stresowaliśmy się, ponadto jest nasz pierwszy występ z tą informacją. No ale udało się coś pokazać. Mamy jeszcze dużo rzeczy do wytrenowania, ale mam nadzieję, że z zawodów na zawodów będziemy coraz pewniejsi siebie. Trzeba naprawdę włożyć dużo pracy w to, żeby osiągać takie sukcesy. Zgarnęliście dzisiaj pierwsze Grand Prix. A radość jest ogromna. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Mam nadzieję, że się podobało i że ludzie po prostu mogli odczuć to, co my odczuliśmy, tworząc po prostu to razem wszyscy. To nie jest jednej osoby, tylko po prostu jesteśmy grupą przyjaciół, którzy stworzyli to wszyscy razem z serduszka. A więc myślę, że to jest najbardziej piękne. Poziom fajny, dość wysoki, ale mało street dance'u. Rozmawiałam z pozostałymi sędziami, mieliśmy tutaj w składzie sędziowskim b-boya, który no jakby wyrósł z tych rytmów ulicznych. No i powiem, że mało jest tych korzeni troszeczkę. Zrobiła nam się taka mieszanka dziwnych rzeczy, ruchów zaczerpniętych może gdzieś z tańca ulicznego, ale takiego ducha tego tańca ulicznego tam brak. I tak myślę, że instruktorzy przemyślą taką sytuację i jednak wrócą do korzeni, począwszy od muzyki, a skończywszy na całym takim obrazku scenicznym. A co z plusów takich ogólnie? Technicznie te zespoły są coraz lepsze. Oglądam ten festiwal z poziomu jurora już wiele lat i myślę, że jest duży potencjał, dlatego że jednak wszystkie takie imprezy uczą. To jest dla nas fajne otwarcie sezonu przede wszystkim. Jest to dla nas najtrudniejszy występ, bo tańczymy u siebie w mieście, czyli publiczność jest przepełniona naszymi bliskimi, rodzinami, znajomymi, więc dzieci mają totalnie trudną robotę do zrobienia, ale pokazują swoją klasę i to, że radzą sobie ze stresem i dają radę. Dziewczyny na co dzień jeżdżą na festiwale międzynarodowe, jeżdżą na Mistrzostwa Polski, tam również zdobywają medale, ale to ta lokomotywa jest dla nas najważniejsza, bo tak jak mówię, jest u siebie, jest przy swoich, jest dużo rodziców i dla nich to jest jednak bardzo ważna publiczność. Macie to coś, macie Grand Prix. Co dzisiaj pokazałyście? Jaki układ? Tytuł to było Zaufaj mi i sam układ miał za zadanie pokazać, że każdy sobie gdzieś tam nie radzi, każdy ma jakieś własne problemy, ale zawsze trzeba po prostu zaufać drugiej osobie. Mam nadzieję, że emocjami to pokazałyśmy, zarówno i rochem. Taka nagroda to jest kop motywacyjny do dalszej pracy? Tak, na pewno. Wydaje mi się, że też motywacyjne będzie to, że dzięki niej możemy pojechać na jakiś turniej gdzieś dalej. No mam nadzieję, że się uda. Widzimy się z wami za rok? Jasne, to jest jeden z najważniejszych turniejów w ciągu roku. Tak fajnie otwiera sezon. Były też grupy z osobami niepełnosprawnymi. Przy zespołach integracyjnych jest taki kłopot, że no tutaj musimy patrzeć zupełnie inaczej. Wiemy, jak wielki jest wkład pracy instruktorów, którzy pracują z takimi ludźmi. Wiemy, jak trudno jest osiągnąć cokolwiek spójnego, kiedy raz, że tam jest totalne pomieszanie wiekowe, totalne pomieszanie, jeśli chodzi o niepełnosprawności. No i wiadomo, trzeba ich wszystkich ogarnąć, a z drugiej strony, jak wiele to daje i instruktorom pracującym z tymi grupami, i tym ludziom, którzy tańczą. Cieszycie się z tej nagrody? Bardzo cieszymy się, bardzo. Chcemy się pokazać na nasze strony. Było trudno, było się nauczyć, ciężko, ale trzeba było ze swojej pracy dać sobie swoje siły. Podsumowując, bardzo udana kolejna już edycja Chrzanowskiej Lokomotywy Artystycznej. Lokomotywa wraca za rok? No oczywiście, no jakby nie było tej lokomotywy i tego Chrzanowa bez tej lokomotywy. Myślę, że Moksir ma to już wpisane w stały w kalendarz, jak też wszystkie zespoły, które do nas przyjeżdżają. Zapraszamy i czekamy za rok. Yeah.
boys, you hot, hot, I'm not ready, you can go on.